Witajcie moi drodzy, tu Jastnowisk Kamil Wizję w punkt. Witam was bardzo serdecznie na naszym kanale. Tak przychodzę do Państwa Ad hoc. Szybko zmieniona koszula. Nie będę mówił. Dużo dzisiaj było pracy, ale zaczynamy. Proszę państwa, co dzisiaj jest tematem numer jeden. Chciałbym przedstawić pierwsze dwa dni. Tutaj w Polsce, jak to będzie wyglądać od rozpoczęcia tej agresji rosyjskiej na, na Polskę? Zaczynamy. Co przyjdzie? Bez zbędnej zwłoki. Co przyjdzie, to Polski? Widziałem, że rosyjskie rakiety spadły na nasze terytorium, uderzając, można powiedzieć, w takie najczulsze miejsca Polski. To bardzo mocno poczułem, i można powiedzieć, dość wyraźnie to poczułem, widziałem oczami duszy w tej swojej wizji. Zobaczyłem niebo nad Warszawą. Niebo jakby rozjaśniało się punktowo, a później całkowicie od eksplozji. Czyli to musiały być zestrzeliwania z naszej strony. Musimy zestrzeliwali to, co w naszym kierunku leciało, i te eksplozje rozświetlały noc. To się nocą zacznie. Można powiedzieć, takie przerażające fajerwerki, tak bym to, to opisał. Słyszę syreny alarmowe. One zawyły w całej Polsce. Ten dźwięk syren będzie bardzo dojmujący. Będzie przenikał, można tak powiedzieć, całe nasze powietrze, niczym wiatr lodowaty. Będzie budził w ludziach taki pierwotny, nasz najczulszy strach panikę. To poczułem, to widziałem, to słyszałem. Jasnowidzenie i jasnosłyszenie często idą w parze. Co jeszcze widzę? To nic dziwnego, jaka naturalna przecież postawa. Powiem o tym. Widzę, że wszyscy wpadliśmy w popłoch, w panik. Widziałem, moi drodzy, matki z dziećmi. Biegnące w poszukiwaniu schronienia. To widziałem. To są tylko szczegółowe takie obrazy. Gdzieś z jakiegoś ośrodka, chyba dla starszych ludzi, wynoszeni są ludzie, wyprowadzani. Aha, bo tam coś zapłonęło. Oni nie potrafią ci ludzie zrozumieć, co się dzieje. Pytają tych mężczyzn, którzy się nimi zajmują, kobiet, którzy starają się im pomóc w tym chaosie. Z bloków. Ludzie, ale to będą takie bloki, nie może kamienice. Wielu miało gotowe plecaki ucieczkowe. To widać, ewidentnie ludzie mają plecaki. To nie jest wycieczka. Plecaki ucieczkowe z przygotowanymi na taką okoliczność rzeczami. To widzą. Ludzi. Ulice pełne samochodów. Trudno mi powiedzieć, jakie to miasto. To zobaczymy. Ulice pełne samochodów, które stały w korkach, i przyjdzie taki moment w ciągu tych pierwszych dwóch dni, że ludzie pierwszych trzech godzin 8, od trzech do 8, swoje ludzie będą pojazdy opuszczać, będą szli na pieszo. To widziałem. Sytuacja wymusi takie wydarzenie, taką, taką reakcję. Ale jakieś miasto, jakieś konkretne miasto, co to było? Poczułem, że to były przedmieścia Warszawy. Warszawa. Po raz kolejny w filmie przechodzi Warszawa, bo Warszawa będzie pierwszym celem. Wszystko będzie szło w kierunku Warszawy, dlatego często w tych wizjach będzie ta Warszawa. To czuję. Warszawa będzie była pierwszym celem. A się ludzie będą dusić, dużo dymu w jakiejś części Warszawy, płonące budynki. Te płonące budynki dziwne cienie rzucać będą na ulicę. widziałem, moi drodzy jak eksplozje rozrywają asfalt. Będą wyrzucane w powietrze jakie kawałki betonu, metalu. Dziwne jaki metaliczny dźwięki taki kruszenia czegoś jak wafelek. Ludzie będą opadać na ziemię, specjalnie jakby kłaść się na ziemi. Będą starali się chronić głowy przed odłamkami. W pełna strachu, determinacji, to widziałem. Każdy wybuch, każda eksplozja przypominały ludziom, wszystkim, że wojna przyszła do ich domu. To widziałem. Co jeszcze widzę? A nawet w gazetach będą tak pisać, że na świecie, tak poczułem teraz, że Hiszpania mi się skieruje. Może dlatego, że wygrała Hiszpania, ale. Teraz euro, ale no tak mi się skojarzyła tamte kraje, że Polacy są świadomi tego, co zaszło, i jakiś obraz będę. Warszawiacy, mieszkańcy Warszawy, choć byli bardzo przerażeni, wykazywali taką niesamowitą, moi drodzy, solidarność. Czuję takie zjednoczenie, solidarność. Bez podziałów, tłok, pełno ludzi w podziemnych stacjach metra. Tam już są miejsca przygotowane, tam już, tam jest coś zbierane. Ludzie dzielili się jedzeniem wodą, ale też ona była rozdawana, butelkowana woda. Niegazowana. To mogę dodać, bo widzę, po prostu czuję to. Bo w widzeniu jest też, że się czuję. Czuję, woda jest niegazowana. To wiem, że to nie ma znaczenia, ale to poczułem, to mówię. Ludzie sobie wsparcia udzielają. Sąsiedzi się organizowali. Będą takie straże dziennicowe, by bronić swoich dziennic przed możliwymi. Atakami, ludzie się organizowali, bo wszędzie, gdzieś są ludzie świadomi pewnych wydarzeń, tego co przyjdzie, oni się przygotowują, określają plany. Strażacy, ratownicy medyczni, zwykli obywatele. Ja czuję determinację, taką wściekłość na to, co się wydarzyło. To jakby ludziom coś zabierano, co jest ich. I to ludzi wścieknie. Pomagać sobie będą. Zajmą się ranymi, zagubionymi ludźmi. Co jeszcze do mnie przyjdzie, co przychodzi? Biedni, chaotyczni ludzie. Ale jakaś taka jest z nich. Nie wiem dlaczego znowu mi się kojarzy, że mają plecaki na sobie. To są te plecaki ucieczkowe. Plecaki. Ludzie mają plecaki. Ucieczkowe. Chaos na ulicach Warszawy. Warszawa, będąca jednym z pierwszych celów, stanie się, moi drodzy, takim epicentrum chaosu. Tak bym to określił. To będą pierwsze dwa dni epicentrum chaosu, później stabilizacja. Przenoszę się do Warszawy. Ulica marszałkowska, to widzę, poznaję przecież ta długa ulica, główna ulica. Matka z dzieckiem, dwójką dzieci, małych dzieci. Kobieta, to może być symbol, ale to widzę w wizji. Jedno ręko, jedną ręką trzyma dziecko, i jedno jakoś tak trzyma tutaj biegła, biegnie w stronę najbliższego schronu. I też ta kobieta, ja to widzę, może być symbol, ona też ma plecak z najpotrzebniejszymi rzeczami. Ale wiecie, dużo osób ma plecaki w Warszawie, plecaki ucieczkowe, zainteresowało się więc tym, czym jest plecak ucieczkowy, że warto go mieć. To może być symbol, że my byliśmy przygotowani jakby na ten moment od dawna, że gdybyśmy się, się szykowali, trzeba się szykować. Pan, ubrany jakby to zima była. Zdezorientowany, przerażony. Starszy człowiek w Warszawie, w jakimś takim amoku, go poczułem, się zaczyna dusić. Jest dezorientowany, ten pył go jakiś skądś dusi. Nie on wpadł w nerwicę, taką on się zaczyna dusić, nie pył. Zaczyna się przechodnić, pytać. Ale nikt nie zwraca na niego uwagi. Tak, ludzie biegną w jakimś kierunku, on zaczyna też w tym kierunku biec. Czyli taka wskazówka, jeżeli jesteś zdezorientowany, nie wiesz to i nie odpowiadają nawet tobie ludzi, to lepiej biegnij w tym samym kierunku co oni. to znaczy, że tam gdzieś coś jest, jakieś schronienie. Muszę się uspokoić na moment. Poczułem bardzo mocno energię tego człowieka. Proszę. Teraz taki przerywnik o zasubskrybowanie tego kanału, o to pomoc z Państwa strony, żeby ten kanał się bardziej rozwinął, żeby więcej było słychać o naszym kanale. Proszę o zasubskrybowanie, będę bardzo wdzięczny więc za to i Wszechświat będzie Wam za to wdzięczny. Bardzo proszę o naciśnięcie dzwoneczka na wszystko, żeby była ta świadomość, pewność, że przyjdą powiadomienia o filmach. Łapki w górę, no i liczne komentarze. Aleje jerozolimskie. To jest ta główna, jedna z głównych Arterii Komunikacyjnych Stolicy. Gigantyczne korki. Ale to gigantyczne. W pewnym momencie Dużo aut milknie, nie ma tego trąbienia różnych rzeczy. Ludzie porzucili swoje samochody, nie widząc sensu w dalszym stanie w miejscu. No i widziałem taki, był ułamek sekundy, jak to widziałem, młodą kobietę. Młoda kobieta, która, moi drodzy, zastanawiała się, co zrobić, w końcu zostawiła swój samochód na poboczu. Aby tak wjechała na pewien pas, zieleni na poboczu, chwyciła za rękę swojego partnera, zaczęla, zaczęli biec w kierunku najbliższego parku. Widzę park. Albo to jest jakieś takie miejsce z zielenią. Oni ja czują, że ona. Uważa, że tam znajdzie chwilowe schronienie, uspokojenie. I nie ma się czemu dziwić, nawet jeżeli to nie jest najbezpieczniejsze miejsce. Nie ma się czemu dziwić z tego powodu, że to mogło jej się tak kojarzyć. Zieleń, tak. No i znowu i słyszę nawet te plecaki takie poruszające się na plecach, wypełnione jedzeniem, wodą, lekami, najważniejszymi dokumentami, plecaki ucieczkowe. Wielu ludzi to będzie mieć. To jest taki, takie nasze pierwsze zaplecze. To jest coś takiego, co jest naszym tym plasterkiem na trudny czas, że wiemy, że coś mamy, tak, że jesteśmy zabezpieczeni. Ten plecak zawsze powinien być. Gdzieś stać, przyznam się Państwu, osobiście mam, często zmieniam te rzeczy, dokładam, coś mi wpadnie na myśl, że powinienem to mieć, coś dokupuję i tak dalej. Wiadomo, to nie może być za ciężkie, to powinno być. Co jeszcze? Ciągle Warszawa, Praga. Jedna z dzielnic Warszawy. Praga. Ale już chyba o pracę mówiłem. Chyba mówiłem Praga Północ. To jest Praga. Chyba też Północ. Praga. Jakiś mężczyzna. Później grupa mężczyzn. Punkt pomocy. Nie wiem, kim oni byli. Jego, jego znajomi, ale jakiś punkt pomocy, oni albo bezpieczne miejsca, oni kierowali ludzi z jakiejś małej okolicy, ale jednak do najbliższego miejsca schronienia, w podziemiach swojej firmy czy fabryki, gdzie oni tam byli. Oni czując temat, sami przygotowywali, nie czekali na państwo, sami wzięli, teraz w czasie pokoju musieli to zrobić, w swoje ręce to, przygotowali plan ewakuacji. Oni go opracowali wcześniej, właśnie na wypadek takiego wydarzenia. Musieli tak wtedy to zrobić, bo ad hoc wiedzieli co robić. Taki własny scenariusz działania. Jakiś ludzie kierują, to mogło tą fabrykę zaskoczyć, mogli być pracownicy tego, ale, ale oni wiedzą, tam idźcie, oni jakby rozdysponowują pewne rzeczy. Wielu pracowników, a może to też tak powinno być, że firmy, żeby właśnie szefowie przynajmniej, czy ktoś wyznaczony przez szefów, albo i szef, i ktoś wyznaczony, własny plan na wypadek W. Gdyby nas zaskoczyła w miejscu pracy, co zrobić? Żeby przeczekać najgorszy moment ataku, gdyby się wydarzyło. Szczególnie Warszawa niech o tym pomyśli. Widać, że tutaj ten człowiek, w imię Jakub mi przyszło na myśl, on będzie miał, miał coś takiego. A więc miejcie plecaki, tak? Ucieczkowe. Poczytajcie, co to znaczy. Miejcie jakiś plan na wypadek jakiejś katastrofy. Bo ja to czuję, ja to widzę, że. Bo to mogą być symboliczne wizje, że, kto, że to jest ważne, by to mieć. Już teraz, żeby o tym myśleć. Nie wiem, ale trzeci raz już nie chciałem o tym mówić, bo uważam za zbędne, ale poczułem, że jakaś firma może wpaść na pomysł, żeby sprzedawać gotowe uzbrojone, jak to się mówi w środku. Lecaki ucieczkowe, w różne rzeczy najpotrzebniejsze, uniwersalne. Tak, wiadomo, że jak kobieta, no to może sobie czy podpaski dołożyć, czy mężczyzna dodatkowy, jakiś osprzęt do walki, wręcz czy cokolwiek. Tak. Jakieś teraz miasto, inne może. Ale to powinno być sprzedawane, może gdzieś. A jeśli nie, zainteresujcie się, sami organizujcie jakieś miasto. Ech. Tego nie powiem, co już, nie chcę tego mówić. Może kiedy indziej opowiem. Nawet nie wiem, jak to opowiedzieć. Co innego, coś innego poproszę. Drugi obraz miałem krótko, tak powiem, nieprzygotowanych ludzi. I takie, takie myśli wpadli w zasadzkę własnego lenistwa. Nie czekajmy na to, aż państwo nas przygotuje. Sami musimy, jeszcze mamy teraz czas, trzymać rękę na pulsie, powoli, spokojnie, drobnymi krokami się przygotowywać. Wszyscy mamy dostęp do internetu. Można poczytać, jak się przygotować i to zrobić. Dwie podstawowe rzeczy: plan ewakuacyjny własny, jakiś punkt, gdzie się zbieramy i <kłysy> i plecak ucieczkowy. O pewnej rzeczy nie chcę opowiadać, którą ujrzałem. Masakra. Jakieś inne miasto. Co będzie? Jak to będzie wyglądać w pierwszych dniach od ataku? Ale jakieś inne miasto. Muszę wyjść z Warszawy. Nie będzie ciekawie w Warszawie, chociaż nasza obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa będzie perfekt. Ale jednak ten chaos czuję. Jednak Pewne rzeczy się przebiją pomimo obrony, pomimo można powiedzieć, tej kopuły nad Warszawą. Czuję, że podobne sceny będą odgrywać się, rozgrywać w innych miastach Polski. Kraków. Po raz pierwszy przyszedł mi Kraków. Ale to się szybko zadzieje. Ja czuję, ja wiecie co, ja nie miałem dzisiaj sił podchodząc do tej audycji, a ja teraz czuję taką werwę. Poczułem rynek główny w Krakowie. Histeria panowała. Ale to histeria turyści, mieszkańcy też tłoczyli się wokół sukiennic. Piękne, przecież znamy te sukiennice, to wiem, że my wiemy jak to wygląda. Szukali informacji, szukali schronienia. Jakaś młoda para. Opaleni. Oni wrócili z wakacji. Oni są, mają energię w sobie, rzeźkość. Czuję to, że wrócili z wakacji. Mają energię, rzeźkość, naładowane akumulatory można powiedzieć. Szybka organizacja pomocy dla zagubionych turystów. Ci ludzie młodzi to będzie małżeństwo, lub para, albo narzeczeństwo, ale czuje bliskość między nimi, znają język obcy, bardzo dobrze angielski, niemiecki. Informacje będą przekazywać doszybko szybko o miejscach, gdzie można było znaleźć schronienie. Czy każdy atut, ktoś ma jakiś atut w sobie, umiejętność, to trzeba tym się podzielić w tamtych momentach. Czuję, że te wizje są symboliczne, ale to obrazy będą. Ale to są symbole dla nas wszystkich. Jestem nad Krakowem. Unoszę się. Nie widzę tylu zniszczeń w Warszawie. Dużo mniej. Ale, jakby wielki strach. Chociaż Kraków czuję, że będzie znacznie mniej zniszczony od Warszawy, to poczułem, to widziałem. Gdybym się przeniósł nad Kraków, znacznie mniej, to czuję. Ciągle czuję, że to będzie jakiś taki. Celem będzie początkowym w pierwszych trzech dniach dotyczyć ludzi całej Polski. Zdezorganizowanie, zastraszenie. Ale widzę, w Kraków osiedla. To są bloki. Przecież Kraków to też ma pełno blok. Wiele przetrwało. Infrastruktura funkcjonuje to nawet sprawnie. To dziwne, ale jak mógłby pani co powiedzieć? Jestem nad Krakowem. Widzę, że wszystko funkcjonuje, ale czuję strach. I dźwięk takich dzwoneczka, takiego jakby z tramwaju, tam będzie organizowana pomoc w Krakowie, humanitarna, jakaś medyczna, dla innych. Ale Ludzie poczują, że mają uciekać, taki będą strachu. Widziałem, jak ludzie z Krakowa kierowali się w stronę zachodniej Polski, lub na południe, w kierunku tych naszych sąsiadów, Czechów, Słowaków południe Europy. Drogi wylotowe z Krakowa, z miasta były bardzo zatłoczone. Ale jakaś taka większa panowała organizacja niż na przykład w Warszawie. To poczułem. Większa niż w tych bardziej zniszczonych miastach w Polsce. Często jest taka ulica Trzech Wieszczów i to mi się skojarzyło, ta nazwa, ona może być związana z Krakowem. Trzech Wieszczów <laughs> i siedem. Główna ulica numer siedem, albo Droga Krajowa numer siedem, czy coś takiego, zapełnione samochodami. Ale one jakby ruszały. Nie było tak jak w Warszawie, że ludzie opuszczali, tylko one sunęły powoli w stronę Bezpieczniejszych regionów, tak bym powiedział. Chociaż sam Kraków nie będzie na tyle niebezpieczny, ale ludzie mają, będą mieli w sobie jakiś strach. Zasubskrybuj bardzo serdecznie to proszę. To jest ten moment, ten nasz kanał. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Jeżeli tutaj jesteś, to oznacza, że wszechświat tak chciałbyś się czegoś dowiedziała o przeszłości i na pewne rzeczy się przygotowała. Proszę o zasubskrybowanie, o udostępnianie tego na godziwych kanałach, miejscach, na waszych social mediach. Proszę o komentarze. No i łapki w górę to jest bardzo, bardzo ważne, by ten film dalej. To jest ważne. I o to proszę. Ludzie wchodzą w zabytkowe piwnice w Krakowie, ale też to będzie bardzo ciekawe, do restauracji, do hoteli. Wielu się martwi teraz o schrony, a ja poczułem, że dawne schrony przeciwlotnicze z czasów jeszcze II wojny światowej ja nie wiem, czy takie są w Krakowie, ale to poczułem. One będą ponownie, zostaną jak gdyby uruchomione, tak bym to powiedział. Czy interesujecie się tym tematem? Napiszcie w komentarzach, czy coś takiego jest. Jakaś organizacja na O, albo jakaś służba na literę O, pomoc na rynku głównym. Pojawią się ludzie z jakimiś identyfikatorami, czy opaskami. Kolor niebieski, żółty, pomarańczowy to tylko wizja, trudno mi powiedzieć. I dzięki nim wielu ludzi schodzi, schodzi do schronów, znajdujących się w podziemiach jednego z hoteli. Ten schron jest yy, przygotowany. Ludzie tam będą mogli przeczekać na dalsze różne instrukcje, które będą: przeczekać, poczekać. Poczuj. O, to jest bardzo ciekawe. A więc tędy. Tą stronę. Taka wskazówka dla mieszkańców Krakowa, którzy wpadną w panikę. Nie wiem, dlaczego to się wydarzy. Ale uciekajcie, opuszczajcie swoje miejsca na kierunek zachód. Podążajcie na zachód. W stronę takich, jak, nie wiem, jak Gorzów Wielkopolski czy Poznań. To poczułem. To jest wskazówka dla nas. Ta wojna nie obejmie całej Polski od razu. Tak jak sobie niektórzy wyobrażają. Nieprawda. Czyli kierunki na zachód, te drogi były mniej narażone, będą na atak. Nie wiem dlaczego, ale poczułem, że zachód bardziej taka lepsza organizacja pomocy będzie humanitarnej. To jest pierwsza, pierwsza wskazówka. I też to, co powiedziałem, kierunek południe, że ludzie uciekali. Ucieczka na południe, w kierunku Czech, w kierunku Słowacji, to czuję bardzo mocno. To będzie tym bezpiecznym kierunkiem, bezpieczną, można powiedzieć, opcją. Szczególnie Czesi, granica otwarta. To też ciekawe, ale teraz poczułem, że wiele krajów na południu przygotowywało się na przyjęcie uchodźców z Polski. To czuję, to poczułem, że przygotowywali się. Czyli tutaj, jak będziesz jechał, to Droga Krajowa 52. Zapamiętaj to. Bielsko-biała i dalej na południe. One będą takie, ta droga, taka będzie szczególnie, można powiedzieć, stosunkowo w miarę bezpieczna. Tak? W miarę bezpieczna. To jest też ciekawa wskazówka: Droga Krajowa 52 w przeciągu dwóch, trzech pierwszych dni w miarę bezpieczna i przesuwać się. Głównych dróg unikajcie. Jeśli zobaczycie, że nic się nie porusza na głównych drogach, że będą tak zatłoczone, że aż zakorkowane, znajdźcie alternatywne, mniejsze, mniej uczęszczane trasy, a nawet moim zdaniem trzeba założyć, że te główne będą takie zakorkowane, trzeba szukać mniej uczęszczanych, lokalne jakieś poboczne, boczne ulice, to o to proszę, byście w takim kierunku myślenia szli. To mi przychodzi na myśl, byście zawsze, moi drodzy, starali się mieć przy sobie mapę. Starali się mieć, nie wiem, nawigację GPS, która będzie działać na początku i też nie na, całe, nie na całą Polską to będzie w pewnym momencie wyłączone. To się nie da, ale, ale to, to czuję, żeby to mieć. I to jest piękne, właśnie, to, że my jesteśmy w strukturach różnych, pomoc międzynarodowa. Z Niemiec napływały konwoje z zaopatrzeniem wojskowym, humanitarnym. One kierują się w stronę Krakowa też kierunków kierunku wschodniej Polski, ale jakieś są ograniczenia, jakieś ograniczenia przez strza strzały, ale, ojej, jaka, jaka chwila, widać, że jadą żołnierze, to są zagraniczni ludzie w samochodach, oni są cicho pod plandekami. Jedna plandeka odkryta jest, nawinięta, odkryta. Ludzie klękają, Polacy. Zap klękają ludzie na ulicy mówię z ręką na sercu, co ujrzałem. Klękali, dziękowali, to było na to, pędzi na to. Z pomocą ludzie klękali, dziękowali. Chcę wyjść z Krakowa. Ja czuję, że on będzie mniej zniszczony, ale będą dramatyczne chwile w Krakowie. Może właśnie te dramatyczne, jakieś to poczułem, ten jakiś dramatyczny jeden moment, on spowoduje, że ludzie będą się ewakuować, będą myśleć, że coś dalej będzie, że coś dalej. I ta, ta obawa spowoduje ten ruch ludzi. Że na początku w pierwszy dzień będą bardziej spokojni jak w drugi, trzeci. Ciekawa sprawa. Ten moment, ta wizja, gdzie ludzie polacy klękają, naprawdę, proszę mi wierzyć, to, że taki będzie nastrój, że my będziemy bardzo wdzięczni. To pokazuje, że w obliczu najgorszych zagrożeń, solidarność międzynarodowa, ale też i nasza odwaga. I uwaga, nasza świadomość teraz, kiedy jest normalnie, że to wszystko pomoże nam przetrwać najgorsze. Bo kiedy masz świadomość, to się do czegoś przygotujesz. Tak. Dziwię się, że jeszcze ktoś w tych czasach potrafi napisać komentarz. Wojny nie będzie. Bardzo się temu dziwię. Naprawdę się dziwię. Naprawdę. Każdy by chciał, żeby tego nie było, ale proszę Państwa, trzeba racjonalnie patrzeć. Jeszcze jakie miasto? Muszę być z Krakowa. Mhm. Mm no właśnie, to było hasło w jasnowidzeniu, to jest bardzo ważne. Impulsy, pierwsze hasło, przy świadomość, czyli pokazane mi było jakiś obszar, małe, mia, małe miasteczko, miasto, nieświadomi ludzie. Nie chcę o tym mówić, nie chcę o tym mówić. Muszę wyjść z tej energii. Tak ważne jest, żeby zbilansować w sobie lęk i świadomość nadchodzącego zagrożenia, i świadomość tego, że lepiej być przygotowanym, lepiej dmuchać na zimne. Jestem tylko człowiekiem, nie chcę o tym mówić, co zobaczyłem. Teraz jest czas na jakieś powolne, spokojne przygotowania z głową. Przychodzi mi taki cytat na myśl z pewnej książki: Choć wszędzie była ciemność, to niektóre serca wciąż świeciły, świeciły jako źródło nadziei dla innych. W najtrudniejszych chwilach, kiedy wydawało się, cały czas czytuję, cytuję, pamiętam, że wszystko jest stracone, to właśnie wtedy ludzie jeden drugiemu okazywali, jak wielkie mogą być, gdy połączą swe siły, gdy połączą swoje serca, by walczyć o coś, o coś więcej niż tylko przetrwanie. To są słowa z książki, którą warto sobie przeczytać. Markus Zusak ją napisał. Książka ma tytuł Złodziejka Książek. A miałem takie wydanie: taka pani była namalowana, jakby odręcznie, na stronie taki kolor pomarańczowy, nie wiem, ceglany, coś takiego. Warto przeczytać. Warto. Zapamiętać. Ja oczywiście troszeczkę mogłem zmienić te słowa, nie wszystko może dokładnie pamiętałem. Coś mogłem dołożyć, odjąć. Jestem tylko człowiekiem. Chciałbym zakończyć, bo dla mnie też są te trudne wizje. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Dzisiejsze wizje miały bardzo dużo obrazów, bardzo dużo wskazówek. Docen to i nie trać czasu.